Przez ostatnie tygodnie widzowie mogli oglądać wyczyny osób chcących udowodnić, że mają talent. Talent Show powróciło na antenę TVN po dwuletniej przerwie w zmienionym składzie. Przy stole jurorskim zabrakło, a jego miejsce zajął czeski tancerz, którego widzowie mogą kojarzyć z programu. Występy wciąż oceniają i to nie koniec zmian, ponieważ po ponad 10 latach ze współprowadzenia show zrezygnował, zdecydował się pozostać przy produkcji, ale znaleziono następcę dla jego dotychczasowego partnera. W roli prowadzącego po raz pierwszy spisał się. W wielkim finale Talent Show zobaczyliśmy 10 występów. Po raz ostatni zaprezentowali się Mariusz Bochniarz, Duoja Julia, Krzysztof Jaros, Dominika Krzymowska, Maja Kućko i Mariusz Nguyen, Jordan Ogorzelski, Jagoda Piec i Stefan, Orkiestra Baczków i Trio Ket. Na początku programu Marcin Prokop poinformował, że w tym odcinku zabraknie zespołu Baila Stars. Z przyczyn niezależnych grupa musiała zrezygnować z udziału w programie. Zamiast nich do finału zakwalifikowali się panowie z duetów Pytkę. Finałowe starcie rozpoczęła Orkiestra Baczków, czyli wokalistka i 40 muzyków. Marcin Prokop po występie zapytał piosenkarkę, jak daje sobie radę z tak dużą ekipą. Justyna Janik powiedziała, że orkiestra daje jej dużo energii. Małgorzata Foremiak była zachwycona wykonem. Ja się śmieję całą gębą, tyle wspaniałych osób na scenie. Jesteście sakramencko fenomenalni. Pani od muzyki, czyli Agnieszka Chylińska powiedziała, że wciąż odkrywa nowe osoby w licznej orkiestrze. Najlepszy wasz występ jak do tej pory. Za każdym występem odkrywam nowego muzyka w waszym składzie. Teraz odkryłam chłopca z tamburynem. Po przerwie wystąpiły trzy młode akrobatki z Trio Ket, które otrzymały dziką kartę. Kamila Bizoń, Antonina Dłużeń i Emilia Królikowska zostały docenione przez jurorów. Agnieszka Chylińska powiedziała, uwielbiam finały, bo jurorzy mają wolne i mogą podziwiać występy artystów. Byłyście dzisiaj genialne, w Pytkę fuksem dostali się do finału. Profesjonalni tancerze breakdance wykorzystali swoją szansę, prezentując na scenie zabawną choreografię inspirowaną cyrkiem. Małgorzata Foremiak, Jan Kliment i Agnieszka Chylińska nie kryli uśmiechów i rozbawienia. Uwielbiam was. Abstrakcyjne poczucie humoru jest fantastyczne, mówiła Małgorzata Foremiak. Mariusz Bochniarz z Fundacji Ocelot w czasie finału pokazał, jak można prezentować figury akrobatyczne. Na linie. Show zrobiło wrażenie na zgromadzonych. Tym razem był brokat, krew i łzy, stwierdził artysta. Jan Kliment powiedział, że czasem na konkursach nie może oceniać występów, bo wciąga go przedstawiana historia. Tym razem było podobnie. Nie mogę sędziować, bo ja się zachwycam, wciągnąłem się w twoją historię i za to jestem wdzięczny, mówił. Agnieszka Chylińska krótko podsumowała występ akrobaty. Doświadczam najpiękniejszego finału, mam talent. Dziękuję. Jordan Ogorzelski to 27-latek, który przygodę z kalisteniką rozpoczął w 2012 r. Jego miłości i pasji do tego sportu nie przerwał nawet groźny wypadek, w wyniku którego w 2019 roku
doznał rozległego urazu kręgosłupa. Upór i intensywna rehabilitacja spowodowały, że Jordan już w 2020 r. wrócił do niemalże pełnej sprawności. Swoją zwinność zaprezentował w czasie finału Mam Talent. Jurorzy zachwalali grę aktorską i przedstawioną historię inspirowaną doświadczeniami uczestnika. Przejmująca historia. Wspaniała, wielka historia twojego życia, powtórzę, jesteś jak tchór, powiedziała Małgorzata Foremniak. Jagoda Piec mówiła, że nie spodziewała się, że ona i jej pies Stefan dotrą do finału. Uczestniczka idealnie wytresowała swojego pupila i pokazała ich pracę na scenie. Jan Kliment próbował nawiązać kontakt ze Stefanem, ale pies był zbyt skupiony na właścicielce. Małgorzata Foremniak przy ocenie występu posiłkowała się cytatem z piosenki zespołu Bain. Stefan nie daruje ci tej mocy. Maja Kućko i Mariusz Nguyen to kolejna para akrobatów, która zagościła w finale. Uczestnicy zaprezentowali choreografię inspirowaną wodą. Agnieszka Chylińska po występie stwierdziła, że ciężko jej znaleźć słowa, aby opisać występ. To jest majstersztyk, wyższa szkoła jazdy nigdy mnie nie zawiedziecie, dla was ta scena się nie kończy. Was czeka wielka kariera. Partnerowanie na mokrą rękę, wiem, że to jest trudne, ale wy jeszcze zrobiliście to na wysokości. Genialne, stwierdził Jan Kliment. Dominika Krzymowska jest artystką cyrkową i nauczycielką języka francuskiego. Akrobatka do finałowego występu wybrała francuską piosenkę i figury prezentowała w powietrzu. Jan Kliment, komentując występ uczestniczki, powiedział, że jest niezwykle delikatna i nie widać po niej zmęczenia. Nagrodził ją oklaskami na stojąco. U Małgorzaty Foremniak pojawiły się łzy i niezwykle się wzruszyła. Agnieszka Chylińska powiedziała, jesteś moją bohaterką, taką prywatnie moją mocno. Walczysz o to wszystko, ty się tym dzielisz. To było takie piękne tu i teraz, wszystkie troski odeszły. Krzysztof Jarosto, 19-letni tancerz, który podczas jednego z odcinków doprowadził Małgorzatę Foremniak do łez. Jurorka stwierdziła, że uczestnik nie jest tylko tancerzem, a jest tańcem. Młody chłopak wykonuje taniec współczesny, a jego finałowy występ poruszył jurorów. Agnieszka Chylińska stwierdziła, że podziwia Krzysztofa, a Małgorzata Foremniak, jestem przekonana, że czeka cię wielka światowa kariera. Jan Kliment wzruszył się, mówiąc, że jest dumny z 19-latka. Na koniec swoją historię za pomocą akrobatyki opowiedzieli duo Ayal i Julia. Magiczny występ pary zachwycił jurorów. Kochani, jesteście jak marzenie na jawie, stwierdziła Małgorzata Foremniak. Po przerwie ogłoszono wyniki głosowania widzów. Ostatnie miejsce zajął Mariusz Bochniarz, 9. miejsce Trio Ket, 8. Dominika Krzymowska, 7. Jordan Ogorzelski, 6. Wpytkę, 5. duo Ayal i Julia, 4. Orkiestra Baczków. Maja Kućko i Mariusz Nguyen decyzją widzów zajęli 3. miejsce, a Jagoda Piec i Stefan 2. miejsce. Zwycięzcą 13. edycji Mam Talent został Krzysztof Jaros, źródło. Thank you.
Thank you.